Siemaneczko widzowie, z tej strony wasz ukochany youtuber minecraftowy, a nie, to tylko ja. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku chciałem was poprosić, abyście wszyscy zostali tej łapkę w górę, bo na 700 kciuków w górę będzie ten teksturpak z tego odcinka. Napisali jakiś komentarz, po prostu jakiś obojętnie dla aktywności i zostawili tutaj subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania i tyle. Trzymajcie się, życzę wszystkim miłego dnia i pozdrojo! Moi drodzy, myślę, że możemy tapać już w takim razie do pierwszej osoby. Napiszmy sobie standardowo na czacie, do kogo mogę tapnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś nas tutaj zaakceptuje, czy raczej nas nikt nie zaakceptuje. Fajnie, bo gdyby nas ktoś tutaj zaakceptował. Do mnie, wiecie co? Nie może sobie to tak losowej osoby, chociaż może niech będzie ten boleczek. Dobra, niech będzie boleczek 50, ma swagera. Więc stepnij może do typa, zobaczymy czy nas akceptuje. Mam emeraldy, wszystko przygotowane, sety są przygotowane, rzucaki są przygotowane. Może sobie od razu je wezmę na pasek. Ale czy ten boleczek nas zaakceptuje? Halo, halo, panie boleczek, niech pan nas zaakceptuje, żeby tutaj było spoko, a nie, kurde. No i to jest głupie, że... O, dobra, zaakceptował mnie, już go chciałem wyzywać, że po co pisze gościu na czacie, a potem nie akceptuje. O, tepnął mnie na wyrównaną klepę i w ogóle czemu mi coś pokazuje. Dobra, lejemy się w takim razie z typem. O, chyba chciał na początku SS-a, czy co, nie wiem. Jest jakiś jego kumpel tam przyszedł, o nie, dwóch na jednego. Dobra, jeden na jeden będzie, okej, spoczko. Ty, to wam powiem, że naprawdę fajna rzecz, bo tutaj chłopaki jeden na jeden mi zostawiły, jednak nie. Dobra, jednak mi jeden na jeden nie zostawiły, bo mnie chcieli tam wrzucić do nóżek. Dobra, wiecie co? Dobra, chciałem się tam tego typa pozbyć i po prostu go wrzucić gdzieś do fosy. Czy coś w tym stylu? Nie wiem, dobra. Nie wiem, czy chcą jeden na jeden. Dobra, wkurzę mnie ten typek. Ogólnie oni chyba chcieli jeden na jeden, ten typek chciał. Ale widzę, że ten jego chłop po prostu na to nie chciał mi pozwolić, no bo mnie tutaj klepał. Wiecie co? Dobra, sprawa wygląda tak. Trzeba się pozbyć tych typów. Dobra, do foski jeden, do foski drugi. Dobra, nara. I mamy jeden na jeden w takim razie teraz. Teraz mamy jeden na jeden, moi drodzy, z typeczkiem. Czas go mieć! O nie! Chłop chyba rzucił miecz. Ktoś ci wyrzucił miecz i przez to zginął. No dobra, nieźle. Dobra, zaraz typamy do następnej osoby. Tutaj jego itemki są. W ogóle ciekawie, jaki miał nick ten ziomek. Dobra, zostawimy po prostu tego itemki tutaj na bazie, a ja sobie rzucę perłę i zaraz będziemy typali do następnej osoby. Dobra, moi drodzy, myślę, że możemy tepać już do drugiej osoby. Napiszmy sobie na czacie, do kogo mogę depnąć na klepę. Zobaczymy, czy nas ktoś zaakceptuje, czy raczej nas nikt nie zaakceptuje. Tutaj zabiliśmy przed chwilą tego feature, ten fame. Ale dobra, do mnie, okej, okay, tutaj jakiś typek loserman. Dobra, tepnijmy może to tylko typa loserman. Loser podłoga man. Zobaczymy, czy nas goście zaakceptuje. Ma mały ranking, więc fajnie by było go po prostu pokonać. Także no, także czy nas akceptuje ten loserman? Halo, halo, chyba nas nie chce zaakceptować ten loserman. Panie loserman, niech pan nas zaakceptuje tutaj, żeby było elegancko. No dalej. Nie akceptuję. Dobra, nie akceptuję ten loserman, to niech będzie ten szyferkowy. Dobra, to tepamy do tego szyferkowego. Mam jakieś dziwne przeczucie, że ten szyferkowy, co teraz piszło do mnie na PW, mam do niego tepnąć, mnie tepnie w jakieś nogi, gdzie będzie mega, mega dużo typa. Będę w nogach na 100%? Jestem w nogach, ale takich... takich dosyć śmiesznych nogach. Nie wiem, dlaczego mnie tutaj wrzucił. Ale przecież, no, gościu. Gościu, co wy tutaj? Czy jesteście poważni? Mi robić nogi? Przepotężnemu youtuberowi minecraftowemu robić nogi? Już liżesz koksika, już liżesz koksika. Ja pierdykam, ja pierdziele. Co za stiwki, dobra, ten też liżę koks, zobaczcie to. Pyk, 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 zaraz będzie polizany koks. I zaraz tam zawijamy, ile typek ma ranku? 629 rankingu. Dobra, liżesz koksiura, teraz już. Liż tego koksiura minecraftowego, gościu. Teraz, pak, pak, pak. Raz, liżesz koksa, w ogóle to jest ósmy poziom, dobra. Ósmy poziom, więc pewnie zaraz ten jego kumpel tu przyjdzie. Czy ten typek już nie powinien czasami jeść koksa? Tak, zaraz powinien ten typek już tego koksa powinien jeść. Dobra, pada umania. Dobra. Dobra, GG. Jezu, prościutto. Jestem mistrzem po prostu tej gry. Bóg! Bóg tej gierki, widzę, bóg. Po prostu bóg, bóg tej gierki, moi drodzy. Inaczej tego nazwać nie idzie. Inaczej tego, moi drodzy, nazwać nie idzie. O, prodziela. Dobra, nie będę go tutaj klepał, niech sobie weźmie ten chłop tej temy. Ale zostali porobieni, nie wiem czy go klepać. Będzie mnie klepał? Ja ci chłopie zostawię mi temy. A dobra, dobra, jesteś gościu lamusem, więc nie pokażę to. Dobra, sojusz mi pokazuje? Dobra, jak mi pokazuje sojusz, to niech mi pokazuje sojusz, bo nie, to wtedy im wyrzucę. Ale dobra, moi drodzy, zostali porobieni, więc zaraz te pan następnych osób, mam nadzieję, że mnie tutaj nie zabiją. A jak mnie zabiją, to najwyżej wam powiem po prostu przy następnym tepnięciu. Ale chyba mnie nie będą klepali, dobra, to super. Czyli ja pokonałem obydwóch typów, także zachowaliście honorowo po prostu goście, także... No, bardzo miło mi. O, chcę jeszcze screena sobie zrobić, no to elegancko. To wyłączymy incognito. Czekajcie, wyłączmy incognito. Wyłączmy incognito. Dobra, jak chcą sobie zrobić screena, to niech sobie zrobią screena.
Ja w tym czasie, kiedy oni będą sobie robili screena, tak znienacka ucieknę po prostu na bazę, żeby w razie co mnie nie hitnęli. Dobra, okej, jesteśmy na bazie, mam nadzieję, że screena zdążyli zrobić. Ale no. Także git, zostali porobieni, także pozdro. Najłatwiejsza gildia na serwerze. Dobra, ten loser man, do którego przed chwilą chcieliśmy tepnąć, pisze do mnie, że mogę do niego tepnąć, ale jeśli obiecam, że mu gildii nie wysadzę. Więc tepnijmy do loser mana, nie wysadzę mu gildii, jeśli mnie nie tepnie w nogi. Jeśli mnie tepnie w nogi, wtedy mu gildię wysadzę. Ale jeśli po prostu mnie tepnie gdzieś na wyrównaną klepę, no to wtedy Bugildię zostawię tak jak ma. W najlepszym stanie chyba mnie zaakceptuje, zaczął ten Young TT. Dobra, zaakceptował mnie ten loser, także spoczko. I miejmy nadzieję, że to nie będą nogi, no bo prosił mnie, żebym mu nie wysadzał gildii. Okej, dobra, super, tepnął mnie do kuboida swego, także okej, także super, dobra. Myślałem, że mnie tepnie w nogi, także loserowi tutaj nie będziemy wysadzali kuboida. Nawet jak będziemy ginąć, to tych rzucaków po prostu nie użyję. Ale przydałoby się tego typa, że tak powiem, sklepać, no bo dlaczego mielibyśmy go tutaj oszczędzać, tak? Skoro chciał klepę, no to musi się liczyć z tym, że może tutaj ode mnie zdedać, albo ja od niego, też wiadomo, ja też ryzykuję tutaj, że stracę ranking, ale jemu szybko setpad. O kurcze, dlaczego jemu tak szybko setpad temu loserowi? Ojejciu, czekajcie, on tutaj nie miał item, poczekajcie, on tutaj napiszę mu na PW, masz itemki na dole, nie będę ich brał. Dobra, nie będę brał tych itemków, także ten. O, on tu idzie, tylko... Dobra, niech sobie weźmy te itemki. Lol, czemu ten typeczek? Nie wiem, może screena sobie z nim zrobimy w sumie? Dlaczego by nie? To sobie zrobię z nim screena na pamiątkę. Dobra, to zaraz typamy do czwartej sobie, ale dzisiaj to typanie idzie bardzo szybko. Ja pierdzielę, dawno nie było tak odcinka szybkiego. Moi drodzy, typamy sobie chyba do ostatniej osoby. Ogólnie przed chwilą tepnęłem do jakichś kidów minecraftowych, gdzie mnie tepnęli do jakiejś gili, gdzie było 15 osób. Mnie zabili dosłownie po 10 sekundach, bo bardzo szybko mi facet. Ale teraz, moi drodzy, napiszmy sobie standardowo na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. I zobaczymy, czy ktoś nas tutaj, moi drodzy, zaakceptuje. I mam nadzieję, że mnie po prostu ktoś tepnie tutaj, nie wiem, maksymalnie, gdzie będzie 4 osoby, a nie 20. Dobra, zobaczmy, kto tutaj pisze do mnie, moi drodzy. Czy ktoś tutaj pisze do mnie na czacie, że do niego mogę, że mógłbym do niego tepnąć? Wiecie co, może napiszmy jeszcze raz, moi drodzy, tylko czekajcie, dam sobie ignorę tutaj. Zignorujemy wszystkich, moi drodzy, do mnie. Tymek, dobra, Tymek 22 pisze na czacie, do mnie pierwszy byłem, więc tepnijmy do Tymeczka. Dobra, zobaczymy, czy nas Tymeczek zaakceptuje. Panie Tymku, panie Tymek 222, tepniesz mnie pan, czy pan mnie nie tepniesz? Polo, panie Tymku, dobra, Tymek mnie zaakceptował. Zobaczymy, gdzie, moi drodzy, będziemy. Czy będę w jakichś nogach, czy gdzie? Wziąłem rzucaki, jestem w nogach, okej. Tymek mnie tutaj tepnął w nogi, tak mi inaczej. W ogóle nie mam makro odpalonego, więc na kliku poleciemy. Mogłeś mnie, Tymek, nie tepać w nogi, tylko gdzieś mnie tepnąć na jakąś wyrównane miejsce w twoim kuboidzie czy coś, a tak widzisz, twoje nogi są zniszczone i będziemy musiały je budowywać. A dobra, lecimy na one-clicku, więc fajnie by było jakiś killek zrobić jeden na one-clicku. Tak jak mówiłem przed chwilą, typem do jakiejś... Aha, dwóch na jednego będzie, okej, dobra, spoko. Dwóch na jednego jeszcze idzie przeżyć, moi drodzy, zobaczę, ten typ go polizał. Ojej, nie polizał. Może gdybym był na makro, to by zlizał gościu, ale niestety nie jestem na makro. Wow, bania mi padła. Tak szybko mi padła bania. Kurczę, taki fajny był odcinek, że bez deadów było. Fajnie mi tutaj szło, ale teraz chyba będzie deadzik. Będzie pierwszy deadzik, chyba że ten gościu by polizał. Może by ten typek jakoś polizał, ten Tymek, 1058 rankingu. Dobra, fokus na Tymka. Tylko dlaczego nie koksa jeszcze? Dobra, ten liże, dobra, ten gość liże. Patrzcie to, typeczek liże sobie, tak o, z budka. Tylko czekaj, rzucimy rzucaczka sobie jeszcze. Dobra, ten musi polizać. Czy z trzech? Nie, dwóch jest, dwóch typa. Dobra, ten liże, no polisz! Aj, nie polizał. Nie polizał niestety, dobra, to ten Tymek może poliże. Czy nie poliże ten Tymek, kurde. Set, ale mi szybko set pada i ja pierdzielę. Mam, widzę, przerąbane, bo mi tak szybko sety padają. Przy tych właśnie klepach dwóch na jednego przy strężu, jak wiecie, jeden na jeden, no to fajnie się klepie na strężyku, bo set jakoś tam, wiecie, w miarę slowly pada. A tak, no to... No wiecie. Tak, to jest kurde... Lipa. Lipa kasztaniała. Czy ten typek chce uciekać? Co jest grane? Dlaczego oni chcą uciekać ode mnie? Ty, ten typek ucieka. Ty, ta cebulka ucieka stąd. Czekajcie, muszę się dostać tego Enduroka tam. Fryderyka Chopina. Ty, może mi się udałoby go sklinnąć. Nie wiem. Dobra, ale rzucam rzucaka. Dobra, ten poliżę. Dobra, dupa, nie poliżę, bo mi padły... Sed mi pada. Niestety mi sed, moi drodzy, pada. Dobra, ale Fryderyk Chopin, boże, że mnie... Ręka boli tego anklika, nienawidzę się klepę na ankliku. Ojajaj. Kurczę. No nie wiem, co mam powiedzieć, że tak powiem, no bo... Tepnęli mnie w nogi. Aj, zginąłem. Dobra, lipa, 62 rankingu za mnie dostał. A więc no, tyle było z tej klepy. Kurczę, Felek, chyba zaraz tepniemy do jeszcze innej osoby. Widzowie, w takim razie tepamy do ostatniej osoby. Napiszmy na czacie znowu, do kogo mogę tepnąć na klepę. I zobaczymy, czy ktoś nas tutaj zaakceptuje, czy raczej nas nikt nie zaakceptuje. Więc fajnie było, gdyby nas tutaj jakaś osoba zaakceptowała.
Do mnie, tutaj ziomek z gildii Okinoc. Dobra, tepamy do tego Okinoca z gildii RTX, czy jak on tam miał z tej gildii? W sumie nie spojrzymy, jaką miał gildię, chyba RTX, coś takiego. Czy mnie zaakceptuje? Panie, to... czekajcie, bo tu homitemy klikam. Dobra, tepa Okinoc, czy mnie zaakceptuje? Dalej, goście, akceptuj mnie. Kurczę, no nie rozumiem, dlaczego ludzie, wiecie, gdzieś tutaj piszą do mnie, a potem, wiecie, godziny czekam, aż zaakceptują. Dobra, niech będzie tutaj może ten Kolox, TPA Kolox, Kolox 2200, może on mnie zaakceptuje. Żeby ktoś mnie w ogóle tutaj tepnął, no bo właśnie, nie mam tych. Nie mam rzucaczków. Dobra, dobierzmy sobie rzucaczki, bo bez rzucaków byłaby lipa. Dobra, nikt mnie nie chce zaakceptować. Czy ten Okinoc mnie zaakceptuje? Chyba też nie. O, pierdykam. Do kogo mogę trafić na klepę? Czekajcie, to nim jeszcze raz, do mnie. O Jezu. Tutaj jakiś. Dobra, gościu po jego niku można wiele stwierdzić, że chłop raczej ma tutaj z 3 IQ. Dobra, jestem u typa. A Kolox mnie tam. O, dobra! Ty, elegancko! Dobra, Kolox mnie tepnął do swojego żuwika, gdzie jest 1 na 1. Także podoba mi się to. Podoba mi się to, moi drodzy, bo jest tutaj 1 na 1 w żuwiczku. Także myślę, że całkiem przyjemnie taka klepa 1v1. Tylko pytanie teraz takie jest, czy ten gościu będzie uciekał, czy może ja będę musiał uciekać? No, ja raczej zazwyczaj się klepię do końca, jak już do kogoś tepam. Nie jestem takim Steve'em, żeby wiecie, że zobaczę, gdzieś tam ucieka. Dobra, jest tutaj koksika i może by Kolox polizał. Dalej, Kolox, liżu. Lizu Koksa, no dobra, niestety Kolox nie polizał, a i też zmienia seta. Dobra, gość tutaj nie zapomniał, miałem na przez chwilę nadzieję, że może zapomni ziomek o zmianie seta. Ej, tylko mnie nie kobluj, widziałem jego obsydian, widziałem w jego rączce obsydian minecraftowej, więc no, nie kobluj, panie Kolox. Ile ma rankingu? 862, więc jakbym go killnął, to myślę, że dostanę 30 rankingu. Dobra, trzeba to jakoś teraz rozegnać. Jestem Koksa, Dobra, moi drodzy, chwilę pouciekałem temu Koloksowi, go znowu dalej będę klepał. Nie wiem, gościu jest totalnie rozwalony, bo chłop raz ucieka, raz się klepie, mnie już irytuje ten typeczek, że tak powiem. Tylko najgorsze jest to, jak mój set wygląda. Dobra, mój set jest pomarańczowy, więc maksymalnie 20 sekund klepy. On już raczej na koksie ten Kolox nie jest, no właśnie, nie jest na koksie. Ale nie wiem, jak jego set wygląda, przydałoby się teraz takie huzuni w takiej sytuacji, żeby sprawdzić, jak jego set wygląda, bo mój jest już teraz czerwony i zaraz mi powinna paść bania, więc nie wiem. Ten typ chyba zmieniał seta, ale dobra, zginąłem sobie niestety. Kolox, jeśli to oglądasz, jesteś totalnym Steve'em. Gościu, jesteś totalnym Steve'em, jakbym mógł cię, to... O, ale bym cię, chłopie, wyjaśnił w Minecraft'cie, bo... No nie wiem, no typ cał... Nie wiem, tepnął mnie w żubik, potem uciekał pół godziny przede mną, potem się klepał. Chcę mi oddać itemki, ale dobra, nie chcę itemków, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i do następnego. Fajnie się zaczął odcinek, a potem były, kurde, dedziki 2. Także lipa, ale moi drodzy, do następnego odcinka i pozdro. Dzięki za...